Jaki wpływ mają na nas media społecznościowe? Zrobię teraz parę odcinków w takim luźniejszym stylu, bez skryptu, ale będę w nich odpowiadał na pytania, które będą cały czas jakby dotyczyć ogólnej materii, to już jutro. Więc dzisiaj pogadamy sobie o mediach społecznościowych i powiem wam mniej więcej wszystko, co o nich wiem. Przede wszystkim, nie wydaje wam się, totalnie uzależniamy się od mediów społecznościowych i to działa nawet bardziej dosłownie jak narkotyki, niż wam się wydaje, bo nie chodzi tylko o to, że jesteśmy tak jakby ciekawi, co cały czas tam się dzieje, tylko że nasz mózg w momencie, w którym widzi powiadomienie, to tak jakby ma przypływ dopaminy, dokładnie jak w przypadku na przykład zjedzenia czekolady, czy nie wiem, zapalenia marihuany, czy wzięcia heroiny, ale oczywiście jakby w mniejszym stopniu. Okej. Ale wytwarza się nawyk. I za każdym razem, kiedy dostajemy to powiadomienie, to jest jakieś takie wow, w sensie ktoś o mnie myśli, jesteśmy w centrum uwagi, a wiadomo, ludzie to uwielbiają, więc czekamy na te powiadomienia. I na pewno wam się tak nie zdarzyło nigdy, że jesteście na Facebooku, albo na Instagramie, albo na nawet na waszym mailu i odświeżacie. I tak naprawdę nie czekacie na nic konkretnego, tylko po prostu odświeżacie, bo chcecie coś zobaczyć. Co? No właśnie to powiadomienie, to od czego się totalnie uzależniamy. I ma to jeszcze inne, tak jakby, no w zasadzie bardzo negatywne skutki, że ludzie w tym momencie są uzależnieni od rozproszenia. To po angielsku trochę ładniej brzmi, bo to jest addicted to destruction. Nie destruction, tylko destruction, nie? W sensie jak destruct, rozproszenie. Czyli zobaczcie tak naprawdę, że takie rozproszenie jest niesamowicie kosztowne dla nas czasowo, bo wybije nas na prawie 20 minut z rytmu pracy. I teraz pomyślcie sobie, nie, no to trzeba być jakiś chory po prostu, żeby się tak uzależnić. A macie na przykład czasami tak, że czujecie, że wam wibruje telefon, a tak naprawdę się to nie dzieje? Na pewno nigdy wam się to nie zdarzyło. To są takie nowe rzeczy, o których nigdy w historii jakby człowieka wcześniej nikt nie słyszał, ponieważ to są jakby uzależnienia człowieka od technologii, co jakby wcześniej się nie mogło wydarzyć, ale jest to faktem, w sensie ludzie naprawdę uzależniają się jako od narkotyków i są uzależnieni od rozproszenia, od cały czas tego, że sprawdzają sobie social media. I pomyślcie sobie, że pewnie, no a dzięki temu poprawia nam się multitasking, bo sprawdzamy coś na jednej ręce, na drugiej coś piszemy, a na trzeciej jeszcze oglądamy telewizję. No okazuje się, że nie. Że niestety, jeżeli chodzi o multitasking, to social media nam przeszkadzają w tym, oczywiście według badań. I teraz, jeżeli chodzi jeszcze o uzależnienie, to warto jakby powiedzieć o tym, że w social mediach, w mediach społecznościowych tworzymy taki obraz siebie, który jest, co prawda, nie, co prawda, który jest po prostu idealny. W sensie, zobaczcie, nie robicie jakby zdjęcia na Instagramie czy na Snapie, jak czekacie w kolejce na przykład, albo jak spóźnia wam się autobus, albo no w sensie w takich negatywnych momentach. Na naszych Instagramach wszyscy jesteśmy gwiazdami rocka, po prostu łódki, restauracje, kurde, spotkania ze znajomymi, no po prostu każdy chciałby żyć naszym życiem w social mediach, social media, jest o social mediach, tylko nie to najgorsze wyrażenie już świata. No, na Facebooka też nie wrzucacie, jak jesteście smutni, no większość osób nie wrzuca w każdym razie, jak się jest smutnym, tylko rzeczy jakby fajne. Więc tworzymy sobie taki wizerunek, od którego potem jesteśmy troszeczkę uzależnieni, ponieważ media społecznościowe strasznie nastawiają nas na samych siebie. Tak jak normalnie konwersacja z osobą, tak jak normalnie w konwersacji z kimś przeznaczasz około 30-40% czasu na mówienie o samym sobie, tak według badań w mediach społecznościowych 80% czasu poświęcamy na rozmowy tylko o sobie albo na kreowanie własnego wizerunku. Strasznie, strasznie dużo. I stajemy się coraz bardziej zakochani w sobie i coraz bardziej egocentryczni. I teraz paradoksalnie, bo jest dużo teorii, że social media czynią nas coraz bardziej samotnymi. Nie do końca. Social media dają ci taki pozór, że masz w jakiś sposób kontakt ze wszystkimi swoimi znajomymi, no bo mniej więcej wiesz, co u nich. I teraz tak, jeżeli chodzi o bliskich znajomych, to social media raczej zbliżają, tak? Na przykład, jeżeli pary poznają się przez internet, to jest większa szansa, że wezmą ślub, serio, w sensie potwierdzone info. Być może dlatego, że ludzie są na początku anonimowi, no w sensie to jest tak, że jeszcze dochodzą do tego dlaczego, ale w każdym razie to jest tak, że te więzi bliskie zacieśnia jeszcze bardziej, bo jeżeli chcesz z kimś się kontaktować, to kontaktujesz się z nim po prostu częściej. Możesz z nim gadać codziennie, tak jak codziennie nie mógłbyś się spotkać, czy nawet zadzwonić, tak przez Facebooka w miarę się tam porozumiesz. A z osobami, których nie znasz aż tak dobrze,
gadasz coraz mniej i one się oddalają. Bo to jest tak, że masz taki pozór, że wiesz, co u nich, tak? Jak im się urodzi dziecko, to wiesz, no to chociaż to jest taki duży event. Jak wyjadą na wakacje, to wiesz, ale już żeby do nich zadzwonić, ty nie zadzwonisz, no bo wiesz, co u nich, a nie lubisz ich aż tak, więc nie będziesz z nimi łapał większego kontaktu. Więc social media nie czynią cię samotnym, tylko jakby tych, którzy są bliżej, zbliżają, a tych, którzy są dalej, znaczną większość oddalają i tworzą pozór, że masz ze wszystkimi kontakt, podczas gdy tak naprawdę masz kontakt, nie wiem, z 5 osobami. I teraz bardzo ciekawy i niepokojący efekt, o którym niedawno przeczytałem. Ogólnie jest tak, że spędzamy bardzo dużo czasu na Facebooku, na Instagramie, no ogólnie w mediach społecznościowych, na Twitterze. I teraz tak, algorytmy tych stron tak dostosowują treści, które nam się pojawiają, żeby one były dla nas jak najatrakcyjniejsze, czyli żebyśmy po prostu chcieli być więcej w tym serwisie, lajkowali, komentowali, udostępniali i tak dalej. Wydaje się, że super, ale tworzy to pewne niebezpieczeństwo. Wtedy zamykamy się tak jakby tylko i wyłącznie w swojej bajce, ponieważ Facebook serwuje nam tylko to, co chcemy, więc mamy tylko informacje tak jakby z jednej strony, z jednej ręki. Nie konfrontujemy swoich poglądów z nikim innym, bo Facebook wie, że tak naprawdę nie chcemy tego widzieć, bo wszyscy chcą utwierdzać się w przekonaniu, że oni mają rację i że ich pogląd widzenia, i że ich punkt widzenia jest prawidłowy, tak? Więc Facebook serwuje nam coraz więcej treści, które chcemy oglądać, przez co my tak naprawdę nie konfrontujemy ich z żadnymi innymi poglądami, co jest ogólnie złe, no bo jakby nie dość, że robimy się coraz skrajniejsi, to jeszcze zamknięci tak naprawdę na dialog. I co jeszcze z tego wynika, co jest bardzo niebezpieczne, to to, że w ten sposób popularyzują się poglądy skrajne i teorie spiskowe. Ponieważ to jest tak, że normalnie, jeżeli na przykład będzie jakieś bardzo skrajne wydarzenie, jakiś zamach, no powiedzmy, że zamach jest dobrym przykładem, to o wiele łatwiej będzie wam jakby sięgnąć do skrajnej wersji. Dobra, to powiedzmy, że jest jakaś strzelanina, tak? Powiedzmy, że strzelanina w Stanach. I załóżmy, że my jesteśmy tak konserwatywni i chcemy, żeby utrzymać jakby łatwy dostęp do broni w Stanach. I teraz tak, Facebook serwuje nam całą masę artykułów, które utwierdzają nas w tym przekonaniu. My jesteśmy zajarani, klikamy lajki, bo tak, zgadzamy się, broń powinna być dostępna, bla 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 bla. W każdym razie, im bardziej skrajnie wjeżdżamy w ten pogląd, tym zaraz mogą nam się pojawić jakieś artykuły, które są na przykład teoriami spiskowymi z tej strony barykady. I teraz tak, jeżeli pojawi nam się jakaś jedna z tych teorii spiskowych i na przykład ją zlajkujemy, to Facebook będzie nam serwował więcej teorii spiskowych i jeszcze więcej, zamiast nas wyciągać, powiedzmy, z tego w cudzysłowie, to będzie nam serwował nowe teorie spiskowe, nowe i nowe i nowe. Ponieważ teorie spiskowe zasadniczo są czymś, co bardzo dobrze się klika, tak? No bo tam są jakieś wielkie tezy, że rząd tam nami manipuluje, Marsjanie coś tam. No to jest taki dobry content do internetu, co nie? A zasadniczo nie teorie spiskowe, co mało imponujące. No bo wiecie, jeżeli macie na przykład artykuł, że szczepionki powodują autyzm, no kurde, przecież to by, gdyby to była prawda, to by zmieniło po prostu do pół medycyny światowej. To by oznaczało, że jakieś tysiące, miliony ludzi musiałoby iść do więzienia. To jest taki artykuł, który klikniesz. Jesteś ciekawy, jakim cudem, w sensie, jak to jest w ogóle możliwe. Jest taki efekt psychologiczny, nie pamiętam, jak on się nazywa, ale nazwijmy go teraz na potrzeby tej chwili efektem słabszego, że nasz mózg nie potrafi sobie tak jakby procentowo rozłożyć racji. Czyli powiedzmy, że 100% naukowców mówi, że szczepionki nie powodują żadnych chorób i ogólnie są dla nas dobre, co jest potwierdzone tysiącami badań i w ogóle, w sensie, nikt na ten temat nie dyskutuje. Ale w internecie, ponieważ wszyscy możemy tworzyć treść, pojawia się bardzo, bardzo, bardzo dużo artykułów, które podważają tą tezę, mimo że nie stoją za nimi tak naprawdę żadne naukowe publikacje i to są pewnie ludzie, którzy mają w tym jakiś swój bezczelny interes. Ja nie mówię, że ci nie mają w tym interesu, ale jednak te szczepionki ratują nam życie i tam, no sprawdźcie sobie procentowo, tak, sporo ludzi nie ginie przez szczepionki. No dobra, w każdym razie, mamy te dwa poglądy, mega skrajnie różne i 100% ludzi, czy tam 99% mówi, że ten jest prawidłowy, a 1% mówi, że ten.
I teraz nasz mózg nie potrafi sobie tego zrównoważyć, że właśnie równoważy nam to sobie. Nie potrafi nam powiedzieć, że hej, nie wierz w to. Tylko pokazujesz, są dwa bardzo skrajne poglądy i w jakiś sposób właśnie je równoważy. W sensie, no skoro ktoś mówi w ten sposób, to coś w tym musi być. I dlatego tak naprawdę w internecie jest tak dużo ludzi, którzy... I dlatego w internecie jest tak dużo ludzi, którzy popierają teorie spiskowe, między innymi, tak? Po pierwsze dlatego, że internet i social media w jakiś sposób faworyzują tego typu treści, a jeżeli już ktoś jakby wpadnie w to koło teorii spiskowych, to coraz więcej artykułów o teoriach spiskowych mu jakby serwują, tak? Czyli ten koleś jeszcze bardziej utwierdza się w swoich przekonaniach i jeszcze bardziej wierzy w te swoje teorie spiskowe, więc będzie je dalej rozprzestrzeniał. A że w internecie każdy jest wydawcą i każdy może wydawać treść, to coraz więcej ludzi się o tym dowie i coraz więcej osób dzięki temu efektowi psychologicznemu, albo w zasadzie przez niego, będzie uważało, że te poglądy mogą być równoważne. Widzicie? Dlatego teorie spiskowe są takie popularne. I to jest negatywny efekt mediów społecznościowych. A pozytywne efekty mediów społecznościowych, no, zdecydowanie ułatwiają kontakt, ułatwiają pracę. Ogólnie media społecznościowe są dobre, tylko trzeba umieć jakby z nich korzystać i nie wkręcać się w nie za bardzo, bo faktycznie to uzależnienie, które teraz jest w społeczeństwie, jest trochę niepokojące. A zobaczymy, jak to się rozwinie, bo tak naprawdę dopiero zaczynamy się uczyć mediów społecznościowych i zaczynamy wiedzieć, co jakby... jaki efekt długofalowy będą one przynosiły. Na pewno nie wolno się w nie przesadnie wkręcać, ale zobaczcie, że one bardzo szybko się nudzą, no bo Facebook już w Stanach, okej, okay, wszyscy go mają, ale tak naprawdę już coraz młodsi ludzie nie mają Facebooka, bo Facebook robi się stary, więc wydaje mi się, że tak naprawdę social media będą się tak jakby zmieniały cały czas. Teraz będzie Facebook, teraz będzie Snapchat i one się tak będą przetaczały przez całą ziemię. Teraz w Azji będzie popularny Snap, potem w Afryce będzie popularny Snap, a wtedy w Europie będzie popularny co innego, a w Stanach co innego. Więc nie wydaje mi się tak naprawdę, że ludzie całe życie będą siedzieli na Facebooku. Bo już teraz widać tak naprawdę, że im się to nudzi i szukają czegoś nowego, więc raczej się nic nie stanie, bo się znudzimy i pójdziemy do innych. Ale to zobaczymy i to już jutro. Cześć.